W godzinach porannych doszło do poważnego wypadku na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej, Wolanowskiej i Głównej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Land Roverem wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i zderzył się z Suzuki. Następnie rozpędzony pojazd uderzył jeszcze w dwa inne auta stojące na przeciwległym pasie ruchu. Do szpitala trafiły trzy osoby. Usuwanie skutków wypadku trwało kilka godzin.